Witam po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Ja się nazywam Borys Specjalski, mam przyjemność prowadzić program dzisiaj dla Państwa, a są z nami nasi kolejni goście, z którymi porozmawiamy o tym, co jest aktualne właściwie teraz jak najbardziej, ponieważ mamy karnawał i o organizacji takiego karnawałowego przyjęcia dla dzieci porozmawiamy. No i się tak zastanawiam, czy takie karnawałowe przyjęcie wygląda inaczej od tego wszystkiego, co się na co dzień robi, a ponieważ na co dzień zajmujecie się organizowaniem takich przyjęć, to jesteście najlepszymi osobami do tego, żeby o tym opowiedzieć. Ja nie przedstawiłem, oczywiście naszymi gośćmi są Marta Warzecha oraz Magda Cichecka z urodzinkowo.pl i teraz już wiadomo, dlaczego organizują takie przyjęcia. Powiedzcie, jak to wygląda? To się czymś różni? Taka impreza na pewno wygląda inaczej niż zwykłe przyjęcie urodzinowe, ponieważ nie ma jubilata. Impreza jest organizowana dla wszystkich dzieci i wszystkie dzieci w tym momencie są najważniejsze. Ważne, tak. No i powiedzcie, to jest tak, na karnawał, z tego co ja pamiętam sam z własnych imprez karnawałowych z przedszkola, to trzeba się przebrać. Zgadza się. Skąd takie można w ogóle przebrania wziąć? Najprostszym sposobem jest po prostu, tak mi się wydaje, pójście do firm, które zajmują się wypożyczaniem strojów dla dzieci. To jest, myślę, że niewielki koszt dla rodziców, ale może być też tak, że możemy zorganizować zabawę, na której takie przebranie możemy po prostu zrobić razem z dziećmi. Tak, i to jest zdecydowanie lepsza opcja dla dzieci, ponieważ one jednocześnie same mogą się kreatywnością jakąś wykazać i stworzyć. Można przynieść jakieś proste materiały typu bibuła, sreberko i po prostu te dzieci zacząć owijać. Mamy kleje, taśmy i zawsze potem będzie większa frajda dla tych dzieci, że one rzeczywiście same stworzyły to przebranie i jest tak, jak one by chciały. No ale właśnie, załóżmy, że mamy taką sytuację. Jest mama, której urodziło się dziecko. To dziecko ma już tych parę lat, 5 czy 6, załóżmy. Wiadomo, takie mamy spotykają się z innymi mamami. Znają się z nimi, jest parę dzieci. Można tak w którąś niedzielę na przykład zorganizować właśnie taką zabawę dla dzieci. Czy trzeba mieć plan takiej zabawy? Czy trzeba to jakoś wcześniej opracować? Czy trzeba mieć jakiś godzinowy też harmonogram? Ile to powinno trwać? To znaczy myślę, że trzeba przede wszystkim ustalić sobie jakieś zabawy, które będziemy organizować z tymi dziećmi i żeby ich było dużo, bo wiadomo, że dzieci się szybko nudzą i w ciągu, no nie wiem, w ciągu 15 minut można zrobić co najmniej 4-5 zabaw. I trzeba mieć przede wszystkim głowę pełną pomysłów, ponieważ dzieci lubią różnorodność. Tak, ale jeżeli na przykład któraś z mam na przykład, no wiadomo, nie każdy musi mieć pomysły, tak? Więc najlepiej przygotować sobie taką listę wcześniej z nadmiarem zabaw, których po prostu można wykorzystać i tak. W każdej chwili mieć taką listę pod ręką. Ale do której... 4 czy 5 zabaw na 15 minut to jest strasznie dużo. No, ale dzieci faktycznie aż tak szybko się nudzą? Tak. Dobrze, że nie miałem styczności dawno z żadnym dzieckiem, to nie wiem. Słuchajcie, przyniosłyście do nas akcesoria, przyniosłyście taką wielką chustę, która w tej chwili robi za nasz stół. Co to jest? To jest chusta klanza, z nią można zrobić naprawdę przeróżne zabawy i my same możemy nawet zaprezentować kilka z nich albo po prostu opisać. Może zaprezentujmy, myślę, że też będzie łatwiej potem telewidzom zorganizować taką zabawę z taką chustą w domu. A powiedzcie tylko, skąd taką chustę można wziąć? To trzeba samemu uszyć? Siedzi się 4 wieczory i szyje taką chustę? To się kupuje. Tak. W jakimś na pewno sklepie dla dzieci są różne akcesoria. Niestety uciekł nam nasz kolega, na którym chcieliśmy zaprezentować to jak wygląda taka zabawa, ale jest tutaj chłopiec, który chciałby, na pewno by chciał do nas dołączyć. No chodź do nas. Wstydzi się chyba jednak. No dobrze, jest już nasz kolega, jak się chłopiec nie dołączy, to kolega nasz do nas dojdzie, prosimy kolegę. Ja z tego co widzę, tu jest dziura w środku, to chyba trzeba wejść do środka, tak? Nie trzeba, to jest, ta dziura służy na przykład do wrzucania piłki do środka, ale taką najprostszą zabawą, którą można zorganizować i którą przede wszystkim łatwo jest zapamiętać, jest morze. I no wiadomo, co morze robi, morze faluje, prawda? To nie będzie trudne w takim razie, chyba wiem już, co trzeba robić. Jeżeli fale są lekkie, to lekko po prostu machamy chustą. Później możemy powiedzieć, że przychodzi coraz silniejszy wiatr i mamy sztorm, czyli mocno machamy. O, zaraz studio zdemolujemy. I od sztormu silniejszy jest huragan, ale huraganu lepiej nie róbmy. To jest tak, że wszystkie dzieci z całej siły w jednym momencie machają w górę, w dół i wtedy naprawdę wytwarza się bardzo, bardzo jest silny wiatr i po prostu wszystko w pokoju, jeżeli jesteśmy lata. I bardzo często nam się zdarzało, że przedmioty spadały z biurka. A ja muszę spytać, po co tutaj jest ta dziura w środku? Może ponieważ się mamy różne zabawy, bo to jest chusta interaktywna i generalnie jest jeszcze jedna zabawa. Czy nasz kolega Michał zechce zaprezentować tutaj, jak się wchodzi do takiej dziury? To może od góry. Obojętne. Wyszło, bardzo łatwo, proszę bardzo. Tak to wygląda dokładnie. No i co się dalej robi? No i generalnie każde dziecko trzyma tutaj, jest taka rączka
No i wtedy mówimy, że idziemy na przykład prawą stroną i owijamy kolegę tam. A to spróbujmy, spróbujmy. Tak to wygląda. Kolega się już nie może ruszać. Właśnie, czy takie zazwyczaj dzieci, jest szybciej, takie dzieci, bo dzieci, takie są dzieci potem się nie boją wstać takie uwiązane? Nie, bo zazwyczaj robimy też tulipanka, jest ona siedząca, po prostu chusta jest rozłożona, dziecko siada w środku, jest zawijane w takiego kwiatka i robimy mu zdjęcie. I to bardzo efektywnie wygląda. Tak, ponieważ dzieci są bardzo energiczne i zazwyczaj po prostu to wszystko dzieje się bardzo szybko. I tym bardziej pasuje na karnawał, bo możemy im powiedzieć, że zamieniają się w kwiatki. Piękny kwiatek również z Michała dzisiaj wyszedł. Michała, dziękujemy Ci bardzo. Myślę, że możemy już Ci podziękować za pomoc i współpracę. No to tak, to wiemy w takim razie, co z taką chustą można zrobić. Tym też się dzieci szybko nudzą? Nie, z tym akurat schodzi trochę więcej czasu, bo dzieci chętnie chcą powtarzać różne zabawy, tym bardziej możemy powiedzieć, że to jest nasza wyspa, na której spędzamy większość czasu. Jeżeli są jakieś zabawy siedzące, to siedzimy na tej chuście i automatycznie jest po prostu przyjemniej. Tak, poza tym te dzieci w większości znają zabawy, wiedzą, o co chodzi, ponieważ no, przedszkola, szkoły często używają też tej chusty, więc wiedzą, o co chodzi. A jak to wygląda z męczeniem się dzieci? Czy dzieci szybko się męczą, czy trzeba organizować jakieś przerwy, czy na przykład 3 godziny non-stop zabawa? Nie, na pewno tak nie. Dzieci męczą się, ale jeżeli są zabawy ruchowe, często bawimy się, nie wiem, jeżeli mamy na przykład organizowane zabawy grupowe, że są dwie różne grupy, rywalizują ze sobą, mamy jakieś zabawy z bieganiem, skakaniem, jakieś wyścigi, to wtedy wiadomo, że trzeba robić przerwy na jedzenie i picie, żeby te dzieci mogły się tak trochę... No to jest właśnie takie podchwytliwe, bo to nie ma czegoś takiego, nie mówimy, jest przerwa, tylko mówimy, no to teraz idziemy się napić, jest chwila przerwy i zaraz z powrotem wracamy do zabaw. Tak, ponieważ dzieci po prostu szybko się zniechęcają, po prostu mogą się zniechęcić, jeżeli ta przerwa będzie po prostu za długa. Dokładnie, jeżeli nie określimy im dokładnie, co mają robić, to po prostu pójdą gdzieś do innego pokoju, do rodziców i później już kompletnie nie będą się chciały z powrotem bawić. Czyli nie można dopuścić do tego, żeby dzieci uciekły. Tak, rozbiegły nam się na wszystkie strony. Słuchajcie, jak to wygląda, kiedy w tej grupie dzieci, którą mamy, znajdzie nam się jakieś takie dziecko, które bardzo by chciało popsuć zabawę wszystkim innym dzieciom? No to w tym momencie po prostu szukamy mu innego zajęcia, angażujemy go w coś, dajemy mu jakieś zadanie, żeby to dziecko po prostu zapomniało o tym, co w danym momencie robi i po prostu zająć mu czas, zorganizować. To jest w sumie najlepsze. Albo jeżeli, tak jak mówi koleżanka, prowadzimy grupy i one ze sobą rywalizują, najlepiej po prostu powiedzieć, że odejmiemy punkty, albo że na przykład no to 10 przysiadów, że troszkę się zmęczyły. No, żeby innym wyjściem jest też po prostu zostawić to dziecko z boku, żeby ono zobaczyło, że my się potrafimy dobrze bawić i wtedy jest większe prawdopodobieństwo do tego, że spodoba mu się ta zabawa i samo do nas przyjdzie się przyłączyć. Ale jak to robimy? Mówimy, ty, stań tam. Nie, po prostu mówimy mu, słuchaj, będziesz miał ochotę, przyjdziesz do nas, zobacz, jak się bawimy, na spokojnie, jeżeli będziesz chciał, to przyjdź. Słuchajcie, macie duże doświadczenie w organizowaniu takich imprez. Czy takie dzieci często się zdarzają? Znaczy na każdej imprezie zazwyczaj jest jakaś osoba, która nie chce się bawić, która ma swoje humorki, ale wiadomo jak to dzieci często zmieniają im się nastroje i myślę, że to po prostu nie trwa zbyt długo i zaraz później wracają do zabawy i dalej mają dużo wigoru. A stosujecie jakieś metody, takie jak był taki popularny program w telewizji, w którym pewna pani karała dzieci, na przykład sadzając je na karnym jeżyku. Czy stosujecie tego typu metody? Mówicie, każdemu dziecku dajecie po karnym jeżyku, wszyscy siedzą w ciszy i spokoju i wtedy wy macie spokój. Nie, to wtedy byłaby kolejna zabawa dla nich, to nie byłaby żadna kara. Nie, generalnie nie stosujemy kar, ponieważ my na urodzinach nie wychowujemy. My tam przychodzimy dla dzieci, żeby się z nimi bawić, żeby one spędziły z nami dobrze czas. I generalnie nie ma czegoś takiego jak kara. Po prostu... staramy się je pozbawić energii, która po prostu je, że tak powiem, motywuje czasem do psucia albo no, dezorganizacji. Żeby im pokazać jednak, że to psucie nie jest dobre. A w takim razie zdarza się, że pod koniec takiej imprezy takie dziecko pada z wyczerpania i już nic nie jest w stanie więcej zrobić? Tak. Bardzo często. A to chyba rodzice się cieszą wtedy. Tak, rodzice w końcu tak. Mają spokój. Powiedziałyście przed chwilą o takim organizowaniu imprez tematycznych. Jak to jest? Można sobie jakiś taki konkretny temat wybrać? Dzieci się wtedy lepiej bawią? Myślę, że to zależy od tego, czym dziecko się interesuje. Tak. Zawsze scenariusze są dobierane do zainteresowań dziecka, do tego, co lubią, czy są na przykład żywe, czy są bardziej spokojne, ale też musimy się tak jakby zastosować do tego, jacy są goście, tak? Bo znaczy wiadomo, że jubilat jest najważniejszy w tym momencie, ale jeżeli goście mają też ochotę do zabawy, to trzeba tak jakby złączyć ze sobą te dzieci i robić trochę spokojnych zabaw, trochę nie. I jeżeli urodziny są tematyczne, to do niektórych zabaw wystarczy po prostu zmienić nazwę tak, żeby pasowało.
Tak. A czy w takim razie pasuje takie coś, żeby zrobić taką zabawę tematyczną na karnawał? Oczywiście. Tak, pewnie. Mamy wiele zabaw na karnawał. I najprostszą zabawą na karnawał dla dzieci jest taka mała rywalizacja. Rozkładamy, załóżmy, mamy 10 dzieci, rozkładamy 10 kropek. W międzyczasie gra muzyka. Kiedy przestanie grać, dzieci, każde jedno dziecko staje na jakiejś kropeczce. No i później wiadomo, że z każdą kolejną przerwą zabieramy jedną kropkę. I te dzieci, które nie znajdą żadnej kropki, po prostu odpadają i wygrywa ta, która zostanie najdłużej. Nie ma czegoś takiego, jak odpadają. One po prostu, zazwyczaj robimy coś takiego, że one stoją przy radiu i włączają muzykę i wyłączają. A kropki można po prostu wyciąć z papieru. Czyli trzeba pamiętać też o tym, żeby te dzieci, które odpadną, też nie zostały samopas, tak? Tak. Zazwyczaj je zagarniamy i mówimy, że chodź do tutaj. Zagrody. Tak, do zagrody, chodź. Przyniosłyście ze sobą również balony. Ja zawsze takie balony strasznie lubiłem, bo z nich można różne rzeczy takie widziałem ułożyć, ale nigdy nie udało mi się niczego z tego zrobić. Jesteście w stanie naszych telewizorów teraz nauczyć jakiegoś takiego prostego kształtu? Najprostszy będzie chyba piesek. Ja ci przytrzymam. Właśnie, przytrzymaj mikrofon, tak będzie najłatwiej. No i dowiemy się, jak pieska zrobić. Fajnie, ja bym pieska też chciał. Pompujemy balon, ale nie pompujemy go do końca, bo wiadomo, że przy skręcaniu tego powietrza nam trochę potrzeba. Zostawiamy gdzieś taką końcówkę. Pokażmy, może taka końcówka zostaje. Wygląda to jak taka duża parówka teraz. I teraz często od tej mówią strony. Tak, proszę nam zostawić taką długą parówkę. Tu mamy dziubek. Skręcamy drugie. Na pół. Mamy uszy, robimy szyję, jedna noga, druga noga, zostawiamy teraz na tułów, skręcamy, kolejna noga, dwie i prostujemy. No proszę, jaki piękny piesek, niby proste, ale ja już i tak nic nie pamiętam. Faktycznie piesek jest, jak się patrzy, no, wygląda trochę jak jamnik, tak bym powiedział. A mówiłyście, że jeszcze czapeczkę potraficie zrobić. Potrafimy. Czapeczkę, wszystko mieczyk. Potraficie, widzę. Tak, kwiatki, czapeczkę, mieczyk, co jeszcze tam? Dzieci mają różne pomysły. Czy macie jeszcze jakąś propozycję właśnie takich zabaw dla dzieci? Co by jeszcze rodzice mogli zorganizować na takiej zabawie? Bardzo fajną zabawą jest zatruty cukierek. Ta zabawa polega na tym, że można też użyć do tego chusty. Wszystkie dzieci siedzą w okręgu, w jakiejś grupie. No i rozsypujemy cukierki. No i tak niewiele, żeby po prostu starczyło na każde dziecko. I jedno dziecko wychodzi za drzwi, a grupa ustala, który cukierek jest zatruty. Jeżeli dziecko wróci i wybierze właściwy cukierek, może go zjeść. A jeżeli wybierze ten zatruty, to po prostu nie będzie mogło go zjeść i to po prostu w ten sposób wtedy wygląda. Wtedy następnym razem może zjeść tego, którego ma ochotę. Tak. To ja już mam od razu pomysł, co zrobić z tymi dziećmi, żeby potem się nie nudziły, jak już są zatrute, mają leżeć trupem na ziemi. Słuchajcie, powiedzcie, czy dzieci chętnie się angażują w takie zabawy? Myślę, że tak. Jeżeli widzą, że jest dużo kolorów, że wszystkie dzieci i nawet my, jako panie, jesteśmy uśmiechnięte, to oni automatycznie też mają chęci do zabawy, jeżeli jest pełno czapeczek, jeżeli są przebrania, jeżeli mamy malowanie buzi, jeżeli jest dużo kolorowych balonów. Dla dzieci to jest frajda i dzieci się naprawdę cieszą, jeżeli jest dużo takich rzeczy na imprezach i wtedy od razu mają chęć do tego, żeby się z nami bawić. A czy zdarzyło wam się takie przyjęcie, na którym przychodzicie, a wszystkie dzieci są jakieś takie nie bardzo? Przychodzą, jęczą, narzekają, nie chcą się bawić. Zazwyczaj to są dzieci, które są bardzo indywidualnymi charakterami, ale można z nimi też nawiązać kontakt. To nie jest tak, że takie dzieci przez całą imprezę są takie osowiałe i nie da się do nich dotrzeć, ani z nimi nic zrobić. Generalnie zawsze mamy jakiś sposób, żeby... No rzeczy to jest taka zachęta, jakieś tam chodź, coś ci damy, albo na przykład chodź, będzie fajnie i w ogóle zobaczysz. Dobrym sposobem jest też właśnie powiedzenie, że mamy na przykład nagrodę, jeżeli dobrze wykonają zadanie, później dajemy im balony, malujemy im buzię, mamy też tatuaże brokatowe. Właśnie w naszej ofercie jest bardzo dużo takich różnych ciekawych rzeczy. No i jeszcze jest pytanie, jak organizować imprezy, jeżeli mamy na niej dzieci w różnym wieku? No bo takie przyjęcia też myślę się zdarzają, że mamy i dzieci, które mają przedział od 3 do 4, 5, 6, 7, 8. Te dzieci chyba nie bardzo chcą ze sobą się bawić nawzajem. To znaczy, jeżeli jest kategoryczna różnica w wieku dzieci, na przykład mamy 3-latki z 7-latkami, to wtedy dzielimy je zazwyczaj na dwie grupy i z młodszymi robimy rzeczy odpowiednie dla ich wieku, a ze starszymi już wiadomo, że możemy postępować tam inaczej i więcej zabaw wymyślić. Ale zazwyczaj to są różnice mniej więcej 2 lat, a 2 lata to nie jest aż tak strasznie dużo dla dzieci. Tak. I myślę, że łatwo pogodzić te zabawy. Czasami po prostu pomagamy tym dzieciom, albo po prostu wystarczy mówić takim łatwym językiem do zrozumienia, bo wiadomo, że nie rozumieją takich bardziej
poważnych słów. A zabawy, które przedstawiłyście dzisiaj, to były właściwie trzy zabawy, bo dwie z chustą, potem i nawet cztery, jeszcze dwie kolejne. To są zabawy, które możemy stosować wobec dzieci w każdym wieku, czy jednak to jest tylko dla tych młodszych? Tak, to są najbardziej uniwersalne zabawy. Tak. A nie tak, ma tak, że te starsze dzieci potem przychodzą i mówią, ja się w to nie będę bawił, ja jestem zbyt dojrzały na takie zabawy. Nie. Oni generalnie jak już widzą, że wszyscy są podekscytowani, wszyscy chcą się bawić, że to jest taka fajna zabawa, to oni też. I już tak przestają myśleć, o, jestem już taki dorosły, już taki duży, więc... Ale takie dzieci też są, które mówią, jestem taki dorosły, tak, nie będę się tak, bawił. Tak. Słuchajcie, ponieważ czas nam się kończy, ja chciałem przetestować jeszcze wasze umiejętności klejenia z balonów. Co jeszcze mi zrobicie tutaj? Możemy zrobić kota, ale koty bardzo często pękają. Mamy papugę, mogę kwiatka zrobić, motylka. Kurczę, jaki wybór, nie wiem co wybrać, ale ja myślę, że kota. Jakbym mógł prosić kota do zestawu z psem, ponieważ my tutaj w naszej telewizji lubimy koty i psy. Często o nich rozmawiamy, to kot będzie najlepszym przykładem. Jak takiego kota należy wygrać? A czemu pęka może jeszcze powiedzmy? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale... Bo kot ma ostre pazurki, więc musi pękać. Najprawdopodobniej tak. Kota może nie będę tłumaczyć, bo kot jest skomplikowany. Po prostu zrobię. Czyli to jest wyższa umiejętność techniki balonowej. Dokładnie. Czy są jakieś książki, z których można nauczyć się robienia takich rzeczy z balonów? Jasne, że tak. Książki, można nawet w internecie znaleźć jakieś filmiki, jak to robić. Pełne z programów. Bo okazało się, że czapka, którą mi przygotowałyście, niestety jest za mała, nie mieści się na moją głowę. No, bo to dla dzieci. To są rozmiary dla dzieci. No, zobaczymy, czy tego kota uda się. Chyba nie jest takie proste jednak zrobić kota. Widzę, że trochę stresu się pojawiło na twarzy. Bardziej skupienie. A jak pęknie, to będzie huk. Proszę? Jak pęknie, to będzie huk. Trochę. Ale nie pękł, wyszedł. A, proszę bardzo. No i mamy kota. Proszę yes. bardzo. Mamy kota i mamy psa. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, teraz już wiemy, jak zorganizować taką... Ja sobie zostawię te balony. Zawsze chciałem takie mieć. Teraz już wiemy, jak zorganizować takie przyjęcie karnawałowe dla dzieci. To jest dla was przyjemność robić takie imprezy? No tak, nie. Jasne, że tak. Bardzo. Bo dla mnie by nie była. Dziękuję wam bardzo za wizytę u nas w studiu. Naszymi gośćmi były Marta Warzecho oraz Magda Cichecka z urodzinkowo.pl. Dziewczyny bardzo lubią organizować imprezy dla dzieci i myślę, że w związku z tym bardzo lubią dzieci. Nie wszyscy dzieci tak bardzo lubią, ale to już jest temat na inną rozmowę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Teraz chwilka przerwy, a po przerwie kolejna rozmowa. Chwila przerwy była, teraz są kolejni goście. Ania Kuczyńska i Grzegorz Jankowski, którzy razem tworzą duet taneczny, o którym zaraz więcej opowiedzą. Grzegorz również jest uczestnikiem 6. edycji programu You Can Dance. Ania z kolei wcześniej wiem, że tańczyła w rewii tanecznej Rising Stars. Ale o tym właśnie porozmawiamy tutaj, o tym, jak zaczęła się wasza przygoda z tańczeniem, dlaczego postanowiliście duet stworzyć. Może od tego duetu zaczniemy, ponieważ jesteście piękną parą, jak widać. Razem tańczycie. Ale co tańczycie? Wszystko w sumie.
powolutku gdzieś tam zabieramy hip-hopu, R&B i tworzymy gdzieś tam taki duet, który wiesz, można wynająć gdzieś tam i tańczymy w sumie wszystko. Wiesz, o co chodzi. Czyli razem tańczycie, można na was popatrzeć, można wynająć was, żebyście uświetnili jakąś galę, jakąś imprezę, ale może porozmawiamy o tym, skąd u was wzięła się ta podstawa do tego, żebyście mogli teraz tak tańczyć, no bo taniec to nie jest coś, co się robi z dnia na dzień, to trzeba zacząć bardzo wcześnie, jak już kiedyś tutaj rozmawialiśmy. Może Ania, od ciebie zaczniemy, jak to wygląda u ciebie? Ja zaczęłam tańczyć w wieku 9 lat, taniec towarzyski sportowy. Trenowałam sportowo około 8 lat, następnie przeniosłam się do rewii tanecznej Rising Stars. Współpracowałam z Konradem, z wieloma znanymi artystami. Następnie z moją przyjaciółką Sarą Misiorek otworzyłyśmy własną działalność i tańczyłyśmy w wielu klubach w Szczecinie i poza Szczecinem. A później poznałam Grzesia i postanowiliśmy stworzyć duet taneczny. Poznaliście się w okolicznościach, jak myślę, bardziej klubowych, czy bardziej właśnie jakichś zawodów, jakichś pokazów? Tak, ja jechałem akurat nagrywaliśmy teledyski, jechaliśmy taką wielką limuzyną i podjechaliśmy akurat pod klub i w tym klubie nagrywaliśmy tam resztę teledysku i ja tam miałem występ od razu przy okazji. No ja nie miałem w ten dzień wolny w tym swoim klubie, no i tam się poznaliśmy tak przypadkowo. To jest właściwie taka romantyczna historia, można byłoby powiedzieć. Na co dzień również tworzycie parę? No, już jesteśmy narzeczeństwem. No to gratuluję. Życzę w takim razie wszystkiego najlepszego w dalszym życiu. Słuchaj, Grzegorz, powiedz, jak to u ciebie z kolei wyglądało? Jak zaczynałeś? Znaczy, ja całe życie grałem w koszykówkę i dostałem kontuzji pewnego razu w dwóch stopach. No i postanowiłem sobie gdzieś tańczyć. O, teraz zacznę. No i zainteresowałem się hip-hopem, bo mam dużo wielu znajomych, którzy tworzą podziemie szczecińskie i gdzieś tam chciałem tańczyć, ale na zasadzie takiego hip-hopowego koncentratu. Czyli w teledyskach hip-hopowych różnych artystów od 100% po różne takie tam. Pracowałem między innymi z Kaimanem, z Sobotą, z Tonem Jazzu, dużo tego by było. Ale to muszę powiedzieć, że to jest dosyć ciekawa historia z tym, że no, całe życie koszykówka i potem nagle taniec? Tak. No cały czas streetball był, a potem gdzieś tak na ulicy zaczynałem tańczyć. Ja jestem samoukiem ogólnie, nigdy nie byłem w żadnej szkole tańca, bo jakoś tak myślę, że jeżeli ktoś potrafi tańczyć, wyczuć rytm, to może sam wszystko. W filmach takie opowieści najczęściej się zdarzają. Tutaj tancerka, która szykowała się całe życie do tego, żeby tańczyć, ty z kolei na ulicy się uczyłeś. A mi to przyszło tak po prostu, tak naprawdę. Jestem gdzieś tam leniem w sumie w tym, ale to tak... Trzeba mieć pomysł. Pomysły tworzą wszystko. Nie trzeba się na niczym, wiesz, tam opierać. Wystarczy myśleć. No i tak, dochodzimy w ten sposób do tego, że byłeś uczestnikiem 6. edycji programu You Can Dance. Jak wiemy, nie każdy przechodzi tam do dalszych etapów. Tobie udało się zdobyć bilet do Casablanki z tego, co rozmawialiśmy przed programem. Jak to się stało? Co się spodobało jury? Znaczy, ja pokazałem taniec z czapką gdzieś. Użyłem czapki swojej podczas solówki, którą pokazywałem w telewizji. No i mi się spodobało, że w końcu ktoś, co nosi, wszyscy noszą czapki, New Era i tak dalej. No ja je użyłem, pokazałem parę takich motywów z tą czapką, no i Kinzerusie się to spodobało, Michałowi Pirgowi. Egurola nie był taki do końca przekonany, ale Rusie powiedziała fajną rzecz, że zatańczyłem w sposób, gdzie już zanikał tych hip-hopowców, którzy gdzieś tam tańczą. No i mnie zabrali ze sobą. No i zabrali cię, pojechałeś do Casablanki i co dalej? No ciężki trening, pracowałem z wieloma artystami, na przykład był to Di Natale, gościu od jazzu, naprawdę fajny trening. Był tam jeszcze jeden bardzo dobry kramper, który w ogóle wszystko zapoczątkował, więc to była naprawdę ciężka charuwa. Była też Gigi Torres z Los Angeles, która uczyła nas LA stylu i do tej pory po prostu nie cierpię tej solówki, którą wymyśliła, znaczy tego układu w ogóle. Dużo osób miało dość już po prostu tego wszystkiego. Ale no, fajne zdarzenie, no, zobaczyć takie coś. To jak miejsce, w którym tam mieszkaliśmy, po prostu było przesadne. Wypas totalny. Nad skarpą, nad oceanem, do tego jeszcze basen, jakieś domki, wille, no przesada w ogóle. Ale od 8 do praktycznie wieczora cały czas trening. Czyli właściwie nie było jak skorzystać z tego, że byliśmy. Nie, no tak, ja tam się wymknąłem parę razy. Nie? Ja tam uciekłem parę razy, tam nie wiedzieli o tym, bo no musiałem. Mówię, w Casablance jestem, co nie pójdę nigdzie. Czyli taki gniewny, krnąbrny, tak? Całe życie. No i słuchaj, dalej się nie udało przejść. No tak, dostałem kontuzję. Na jazzie wypadł mi dysk.
No i tam lekarz nade mną pracował parę dni, ale w końcu zrezygnowałem, bo no nie dał rady cokolwiek zrobić. To zaraz złapał taki ból, że już a nie jest chodzić. To przeszkodą dla ciebie, żeby w takim razie dalej tańczyć? Nie, no dysk wypadł i wrócił. No. Wróć na swoje miejsce. No, więc wiesz, wrócił i normalnie, bez problemu teraz. Słuchajcie, to nie jest chyba tak popularne, żeby była taka para taneczna. Jak to jest? Co wy tańczycie razem? No bo tutaj mamy taniec towarzyski, rewie, tutaj mamy hip-hop. Znaczy tańczymy jedną wielką sprzeczkę. To jest kłótnia na parkiecie, tak? Połączyliśmy dwa światy. I stworzyliśmy coś oryginalnego, bo tego w sumie jeszcze nikt nie widział, żeby tancerka towarzyska tańczyła z hip-hopowcem. Dlatego myślę, że ludzie się tym zainteresują. No i tak, i w takim razie co pokazujecie na parkiecie? Jak to wygląda? No ostatnio na pewnym castingu, nie mogę jeszcze powiedzieć jakim, pokazaliśmy nasz duet i usłyszeliśmy, że tańczymy zbyt teledyskowo. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobry komplement był, bo o to chodzi właśnie, żeby tańczyć teledyskowo. No tak, jak wiemy, w teledyskach tańczą to tańczą, a potem przy montażu wychodzi coraz lepiej niż to tak naprawdę wyglądało. Tak, no bo to gdzieś się opowiada historia. Czyli wy bez montażu potraficie zrobić teledysk. Tak, bez montażu wyszło na to, że potrafimy zrobić teledysk i gdzieś tam o to nam chodziło. A jaki to jest rodzaj tańca? To, czy to jest taniec, w którym opowiadacie jakąś historię? To jest znaczy, to zależy, jaki temat damy, wiesz, to jest, ja gdzieś tam jestem za tym, żeby dawać sobie temat, jak na freestylu w rapie. Czyli dajemy sobie temat, o czym będziemy tańczyć, dostajemy muzykę, a potem to już rozwijamy po prostu ten temat w kółko i dodajemy jakieś tam szczegóły. A ocieka to wszystko seksapilem? Różnie, zależy. No, ciężko, że czasami w nienawiści był seksapil, jeżeli się pokłócimy w tej piosence. Ale no wszystko trzeba się ale spodziewać. Ale to jest aranżowane pokłócenie się, czy wypada tak, że przed pokazem znaczy, się tak, kłócicie być... i następnie te emocje pokazujecie? Najpierw się umawiamy, że to będzie kłótnia w tańcu, ale podczas jak zaczynamy ćwiczyć, to wychodzi prawdziwa kłótnia, więc nie trzeba nawet się starać, żeby była kłótnia, bo po prostu jest jazda wielka. No słuchajcie, w takim razie... czy nie obawiacie się tego, że któregoś dnia tak się pokłócicie, że nic z tego nie wyjdzie? Znaczy nie, ona ma mało do gadania, bo ma pierścionek, już to tam... To sobie może poobrażać się najwyżej, a pogadać pod nosem. Ale damy radę chyba. Oj, widzę, że szykuje się kolejne kłótnie tutaj chyba. Nie. My akurat jeśli chodzi o taniec, to potrafimy ze sobą współpracować. Wiadomo, że się sprzeczamy, no bo jesteśmy z dwóch innych światów. I każdy jest mądrzejszy od drugiego. Tak, każdy ma jakieś swoje racje, no ale pod koniec wychodzi naprawdę coś dobrego z tego. Czy macie już nazwę jakąś dla swojego duetu? Myślimy nad nazwą. Myślimy, że to będzie gdzieś The Difference, bo jesteśmy tak zróżnicowani. Są różnice. No faktycznie nawet wyglądacie inaczej. No. Więc wydaje mi się, że to będzie taka najbardziej odpowiednia gdzieś tam nazwa, bo nie ma co tam robić, nie wiadomo, jakieś flash moby, czy tam wymyślać nazwę, nie? To będzie takie... Czego wam w takim razie mogę życzyć na przyszłość? Stalowych nerwów. Stalowych tak, nerwów. Sądząc po tym, że mówicie dużo o kłótniach, to faktycznie nerwy się przydadzą. Porządne. To tego wam życzę, życzę wam również sukcesu, życzę wam tego, żeby to, co będziecie robić, podobało się dalej, żeby to faktycznie było jakoś teledyskowe. No i mam nadzieję, że będziecie tańczyć dalej tak dobrze, jak tańczycie. Ćwiczymy cały czas, na pewno. Cały czas. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Naszymi gośćmi byli Ania Kuczyńska i Grzegorz Jankowski, którzy razem wspólnie kłócąc się tańczą, a tańcząc kłócą się. To był program Galaktyka Pomerania. Prowadził go dzisiaj dla państwa Borys Specjalski. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania nas już we wtorek.